Siemaneczko, witamy w sobotę. No i tak, plan na dzisiaj jest taki, żeby to dokończyć, bo już jest południe. Także naplanowaliśmy na ten tydzień, ale powiem wam, że... Jak wyszło, jak wyszło. Wyszło, jak wyszło. No nic. Ten tydzień mieliśmy masakrę. Ale to nie ma co się łamać. Głowa do góry i aby do przodu. Emil, daj nam jeszcze te grzebek. Tarari, tarara. Tarari, tarara. No, no i pali się. Nie. A ile jest stopni? Bo wietrzyłem trochę jeszcze, bo trochę zakurzyłem. Ale nie, przyszłem, to było 2 stopnie. Emil już mi tu dociął. Docinę. Dobra. Ten następny to będzie jeszcze gorzej. To daleko, to rusztowanie. No dawaj. Dobra. O. Czekaj, daj mi miarkę. Obetnij 6,5. No, 6,5, a z wysokości 6. Nie no, takie 6,5 na 6. I tak to jest. Tyle naplanowaliśmy na ten tydzień, a wszystko było nie tak. Ale
zupa z bobra. A ciepło tu. Emel docina. Tarara, tarara. Tam na Warszawie mieliśmy nagrywać, ale powiem wam, że nie było kiedy. Nie było kiedy, ale nic straconego, bo tam jeszcze nie wszystko jest zerwane, także. Także zobaczymy, tylko myślę, jak ja to ogarnę. Bo tak komputera nie wezmę. Co? Bo żona tutaj za księgową robi, to potrzebne jej. Się ogarnie. Dobra, wracam, jak będziemy kawałek dalej. I lecimy dalej. Drucika. It's all right. Ani daj ołówka i tą poziomicę byś przyłożył. Tu, gdzie zawsze. Kołówka daj. Co? No. No, do samej góry. Masz? Wkrętareczka. Thank you.
wcześniej mogłem wykręcić. Dałbyś nowego, a nie, dobra. Ten bit może być przy marnawie. Nie, dobra, ja. Masz? Ja tylko kręcę go trochę dalej. Kamecka. No daj. Nie połówkę, kawałek. No możemy. Dociążymy. Żeby jajów nie było. Dobra, troszkę od kreski. Za daleko, ale zaraz wymyślę coś. Daj nożyka. Nożyka tam leży na tym. Chce mi się przekręcać ten. No wejdź tu. Dobra. Jest git. Nam się worek trafił z kamykami. Trochę niewygodnie, bo na chyląco muszę murować. Ale jakby był sufit zrobiony, to tak jak mówiłem, masakra. I przede wszystkim tej akustyki by się nie zrobiło. No i jeszcze co wam mogę podpowiedzieć, to na ostatnim filmie mówiłem, żeby tak, my sobie tu akurat zrobiliśmy idealnie z poziomem ścian nośnych, nie? Ale następne ścianki już będę robił ze 2 centy wyżej, bo to będzie bezpiecznie, wiesz co chodzi? Tak, żeby profil było do czego później przykręcić. Tutaj i tak mamy wszędzie dobrze, ale w razie jakby wyszło wam niżej, a zależy na jakiej wysokości chcecie mieć sufit i by wam brakło ścian może. Także taka uwaga.
tak to 2 centy wyżej to w niczym nie przeszkadza. A będzie bankowe. Także planowałem w tym tygodniu, że będę miał porobione ścianki, a tu dupa. Życia. Wszystkiego się nie przewidzi. Muszę się rozebrać, bo tu na górze to jest, tam na, ile tam jest na tym? No, a tu na górze to będzie z 15. No. Ale dopiero napalone, nie? Ile tam? Parę dni nie było palone, wiesz. Co? Pomodnie 47,5. Dobra, Emil docinę. No i w sumie będzie jeszcze od razu tą robię, nie? Żeby się nie przestawiać z rusztowaniem, wypuszczę na to. Później te dwie i zostaje ta prosta, długa. I tyle. I może na koniec powiem coś o tych narzędziach, jakich używamy tutaj, nie? No. No i lecimy ostatnią prostą. Tylko zaraz. Nie mam młotka, jest. Ostatnia prosta tej strony. Zabierz.
It's okay, it's alright. Mamy pusztaki. Dołem baja, górą baja. Następny. Jeszcze trzeba mu pomóc. Czekaj, sobie wezmę to tutaj. Pięknie. Co mi ziewasz?
Idzie ktoś. Mamy gościa. No i tak, mamy skończoną tą stronę. I zobaczcie, pomimo to, że docieraliśmy sobie, pilnowaliśmy, żeby było wszystko równiutko, to i tak to schodkowanie jakieś tam wyszło, tam centymetr może różnicy w niektórych miejscach. No trafi się bloczek tak jak tutaj wyższy i tyle, nie? Ale to też się tym nie przejmuje, bo wełna to wszystko nam wyrówna spokojnie, nie? Co innego, jak były większe wahnięcia i wełnę trzeba by wtedy ściskać, ale ona i tak będzie tam luzem leżała, także jest git. No i tak, dużo osób mnie pytało, jakich narzędzi używamy tutaj, jakich potrzeba, żeby postawić taką chałupkę. To powiem wam, to wszystko praktycznie kupiłem na szybkiego w Castoramie, bo cały mój sprzęt jest w Warszawie, także musiałem coś tutaj mieć. I zaczniemy od, to w komplecie kupiłem, nie? Te dwa bosze, te dwie makity. Jedna 2000 W, druga 720. Niecałe chyba 800 kosztowały, promocja jakaś była. Później tego naka, to nie wiem, dałem z 1,5 stówy za niego. Za tą wkrętarkę dałem coś ponad 400 zł, nie? 18 W. I powiem wam, daje radę. Naprawdę, bateria trzyma, nie? Ten nak 2300 W. Co jeszcze? Tego Boscha to nawet nie wiem, już nie pamiętam, to już go mam kupę lat, nie? Taka wiertareczka. No mieszarka. Emil, to twoja. No, Nutola. Gdzie ją kupiłeś? W Mrówce ją kupił. Ile? 470 zł. No i miesza, powiem wam. No i tego McAllistera, nie? Jeszcze kupiłem też w Castoramie. On był chyba ten najmniejszy albo średni. 1500 W. No i powiem wam, też daje radę. Nie, 2300 W. Idzie. Idzie. Nie wiem, ile, też nie całe 500 za nim dałem. No i jakaś tam piła spalinowa potrzebna, nie? To normalne, bo to coś dociąć gdzieś tam, to się przydaje. Poziomicy w sumie, jakie tu używaliśmy przez cały czas, to jest 1,60, druga 1,20 m, no i 2,5 metra, nie? I co tam jeszcze potrzebne by było? No jak nie macie jakiegoś busa dostawczego, no to przyczepkę też w Castoramie ją kupiłem. Nie wiem, z plandeką ona kosztowała ze 2,5 tysiąca. 2,40 na 1,20 m, o ile dobrze pamiętam. Na 1,25 m. No i tyle, no. No i jeszcze tą wkrętareczkę używaliśmy, tam jest ten klucz udarowy, nie? Powiem wam, przydatna sprawa, bo dłuższego wkręta ciężko taką normalną wkrętarką wkręcić, bo przeskakuje. Nie, nie wiem, jakiego bita byście kupili, będzie przeskakiwało, a ten klucz naprawdę dopierdzieli tą śrubkę do tego wkręta. Także tyle, no. O tej wkrętarce z tamtej z Makity nie powiem wam nic, bo jej tu nie mamy, nie? I też nie pamiętam, w sumie ile dałem, ale też w komplecie była razem z tym kluczem. Także tyle, no dobra. My kończymy, bo musimy jechać. Także trzymajcie się, widzimy się za niedługo. Na razie.